18 listopada w siedzibie Polickiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się spotkanie z pisarką Małgorzatą Witko. Szczecinianka przedstawiła historię powstawania książki pod tytułem Wyrka – Utracony wołyński raj, w której porusza temat trudny i bolesny. W tej książce opisałam bardzo trudne doświadczenia mojej rodziny, ich znajomych, ich sąsiadów, innych wiosek. Nazwa książki Wyrka oznacza nazwę miejscowości. To była wioska na Wołyniu, polska wioska, większość mieszkańców to byli Polacy. Było kilka rodzin mieszanych, polsko-ukraińskich i jedna rodzina rdzennie ukraińska. Wyrka to prawdziwa historia o sile ludzkiej pamięci. Opowiada o losach kilku rodzin, których spokojne życie kończy nadejście II wojny światowej. Wtedy to bandy ukraińskiej powstańczej armii rozpoczynają polowanie na Polaków. Wypędzeni ze swoich domów mieszkańcy przystępują do dramatycznej walki o życie oraz o własną tożsamość. Bardzo, bardzo jest przykre, że mijają lata, a ludzie nie wyciągają wniosków i nadal te wojny się toczą i że nadal największymi ofiarami każdej wojny są dzieci. Podczas spotkania poruszony został temat wojen toczonych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Wspomnieniami powrócono do czasów zsyłki Polaków na Syberię. Podróż trwała około 30 dni. W bardzo trudnych warunkach, wyględnych warunkach. Przy czym w rogu był odchód sanitarny, nazywano to kiberkiem, dla spodzianych kotarą. No więc osoby, które spały przy ścianach, czasami przemarzały włosy. W takich warunkach. Osoby, które zmarły w czasie transportu, po prostu otwierano drzwi, wrzucano na śnieg. Dzieło Małgorzaty Witko, napisane w formie reportażu fabularyzowanego, przedstawia losy wsi Wyrka. To hołd złożony ku czci ofiar zbrodni. Książka nie jest pozycją naukową, nie posiada ciężkiej stylistyki. Czyta się ją sprawnie, ponieważ autorka posługuje się lekkim stylem pisania. Do opisania tej historii zachęciła mnie ciekawość, jak przebiegały losy mojej rodziny. Chciałam uchronić od zapomnienia zarówno te losy, jak też historie i wspomnienia innych osób pochodzących z Wołynia, z Kresów Wschodnich, ale nie chciałam się skupiać tylko na tej tragedii, ale również opisać te wszystkie lata szczęśliwe, czyli lata przedwojenne, tradycje, zwyczaje ludowe, zwyczaje w rodzinach, jakie panowały, związane ze świętami. Małgorzata Witko bestsellerową powieścią Wyrka – Utracony wołyński raj zadebiutowała w 2021 roku.